Jeszcze ostatnie sprawdzenie rękawic i za chwilę staną do walki. Ale powiedz Łukasz, bo tuż przed rozpoczęciem, przed wejściem każdego zawodnika Jacek Piekarski dokonuje tam takiego tajemniczego rytuału, że sprawdza twarz obu zawodników. Tak, przede wszystkim tutaj zadanie Katmana jest takie, żeby wysmarować wazeliną w dozwolonej ilości łuki brwiowe, nos, aby gdzieś te ciosy nie były tak rozbijające, dewastujące jak bez tej wazeliny. Jest Janek, jest publiczność, jego publiczność, on jest z Cieszyna, on jest tym zawodnikiem, który ma dominować w tej walce. Z kolei jego rywalem jest Brutus, to niech Janek będzie dla niego Augustem, a nie Cezarem. I dominacja Janka jest w tej chwili ogromna. Piękne sprowadzenie wejściem w nogi, od razu sprowadzenie walki do parteru. Obejście nóg, czyli obejście tej gardy bezpieczeństwa dla Brazylijczyka. I teraz zobaczymy, co warte jest brazylijskie jiu-jitsu Brazylijczyka w wykonaniu Janka Blachowicza. Jest ono naprawdę na najwyższym poziomie. Widzieli państwo, obszedły zupełnie, całkowicie. Była pozycja północ-południe, była boczna, teraz utknął w półgardzie Julio Brutusa. Tak, półgarda, jedna noga trzymana przez Brazylijczyka. Ma możliwość zadawania ciosów Janek Blachowicz, ale on będzie koncentrował się na tym, aby zyskać jeszcze lepszą pozycję. Jest, jest. Chwyt za głowę i będzie kolano za chwilkę. I bez ręki nie. Gilotyna! Jeżeli wepnie nogi, jeżeli uda mu się wskoczyć na biodra rywala, ta walka na pewno się już szybko zakończy. Tylko czy będzie się na to decydował? Widzą państwo, zimna krew Blachowicza odpuścił pozycję. Tak, widział, że nie ma dobrze wpiętych rąk na głowie Brazylijczyka. A teraz próba zastawienia nogi i drugie sprowadzenie w tej walce w wykonaniu Jana Johna Blachowicza. Zdecydowana supremacja w tej chwili w gardzie. Brazylijczyk spina nogi na biodrach swojego rywala, stara się prostować biodra, żeby go odsunąć. Ale Janek jest na tyle mocnym zawodnikiem. Teraz próba dojścia, przechwytu ręki, ale oczywiście Blachowicz to wszystko przewidział. I znów mamy pozycję odwrotną. Tak, duży spokój, duże doświadczenie Janka Blachowicza. On nie rzuca się tutaj, ma dobrą pozycję na jakiekolwiek ciosy. On ustabilizuje sobie przeciwnika. Jeżeli będzie wiedział, że może zadać mocny cios, zaraz to nastąpi. Jeżeli Brazylijczyk zostawi tylko rękę, będzie po walce. Jest Dosia! Fantastycznie! Przeszedł i teraz oddaje plecy, a więc czy uda się włożyć tam rękę? Czy uda się przełożyć ją pod szyją rywala, złapać za biceps i doprowadzić do duszenia? Musi być duszenie! Nie, wychodzi, wyrywa głowę i teraz przewinął się i teraz on ma pozycję na górze. No, nie udało się wpięcie tutaj duszenia za pleców w wykonaniu Janka Blachowicza, ale on z pleców poddawał już wielu zawodników, choćby Christiana Mpumbu podczas gali KSW Ekstra w Dąbrowie Górniczej, kiedy to ten czarnoskóry Francuz przespał dźwignię i musiał uznać wyższość naszego zawodnika. Julio Brutus może mieć kłopoty będąc z góry, bo Janek jest zawodnikiem bardzo silnym, bardzo doświadczonym i świetnym technicznie. Teraz próba przełożenia nóg do takiego sweepa, do przetoczenia, aby znowu z powrotem na górze był Janek Blachowicz. Jest ręka, jest balacha, nie ma. Ale w każdym razie mieliśmy już dwie akcje, które mogły zakończyć się poddaniem rywala. Mieliśmy dwa obalenia ze strony Blachowicza. Mieliśmy zdecydowaną przewagę na górze, raz oddanie pozycji, a więc to jest ta przewaga jak na razie. Tyle, że do zakończenia tej pierwszej rundy są jeszcze 2 minuty. Czy obawiasz się o kondycję Janka? Przecież nie walczył bardzo długo, 1,5 roku. Ale wiem, że trenował bardzo ciężko. Miałem okazję sparować się z Jankiem w tych jego przygotowaniach. Jest bardzo mocny, bardzo mocny, bardzo zdeterminowany. Kondycja nigdy nie była jakoś słabą stroną Janka, więc o ten fragment się nie boję. Oby tylko pracuje był zdrowy. Nad ręką. Jest Kimura! Idzie do Kimury, skręca rękę rywala w dół. Jeżeli wyciągnie, to będzie, ale ten przewinął się. I teraz podchodzą obaj. Stali, będzie walka w stójce. Kapitalny pojedynek. Ale się udało się wyjść Brazylijczykowi z tej dźwigni. Teraz jeszcze podwrótkowy. Jest, ale kopnięcie! Noga! Janek! Nie udało się w parterze, udało się w stójce. Fenomenalny, zjawiskowy Jan Blachowicz wraca w wielkim stylu. Przed drugą walką półfinałową tylko słowo wyjaśnienia. Te rekordy, które widzieli państwo na metryczkach zawodników, to są rekordy sprzed tego turnieju, a więc każdemu z nich należy dołożyć po jednej wygranej walce. A po tym pojedynku tylko jeden z nich będzie zwycięstwo. Tylko jeden z nich awansuje do finału. Nie będą walczyli w tym finale dzisiaj, będą walczyli na 14.
No i to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo zarówno Janek Błachowicz, jak i Wojtek Orłowski to są bardzo dobrzy koledzy. Powiedzmy to, no z jednej sali treningowo trenują razem. Wojtek Orłowski mówił o takiej sytuacji, która może się zdarzyć podczas tej gali, że może trafić na Janka Błachowicza. Nie, ale już w tej chwili ma Błachowicz pozycję, której on nie powinien wypuścić. To jest człowiek, który potrafi dewastować swojego rywala ciosami, ale to jest człowiek, który również w parterze może skończyć tę walkę. Pół garda. I już Orłowski w trudnej sytuacji. Bardzo dobra teraz pozycja Janka Błachowicza. Orłowski raczej nie jest zawodnikiem, który z pleców powinien zagrozić Jankowi. Tak, tym bardziej, że Wojtek mówił, że na łamach MMA Rocks w wywiadzie, że jeżeli będzie taka możliwość, że spotka się właśnie z Jankiem, no to nie jest dobry pojedynek dla niego. Uczciwie przyznawał, że poziomem sportowym Janek przewyższa Wojtka cały czas, ale dopóki walka w ringu, no to trzeba być cały czas czujny. Wojtek w pierwszej walce pokazał nam bardzo mocne ciosy. Teraz pozycja całkowicie skontrolowana przez Janka Błachowicza. Bez żadnych problemów obszedł nogi swojego rywala i doszedł do dobrej bocznej pozycji, którą musi ustabilizować, a później w zasadzie będzie mógł robić to, co chce. Tyle tylko, że wydaje się, że będzie chciał Janek zaabsorbować troszeczkę swojego rywala i przejść właśnie. Widzimy tylny dosiad, a więc koniec tej walki jest już bardzo blisko. Bliżej niż nam się wydawało. Janek Błachowicz w walce o drugi pas kategorii półciężkiej Federacji KSW na jego Zaczęło drodze się na Tabera. 13. Najpierw Tabera pokonał Grigora Szmigbagbiana. No, Janek w pierwszej walce pokonał Julio Brutusa, dobrego brazylijskiego grapplera. A później Hiszpan zwyciężył Attilę Feka. A Błachowicz natomiast miejsce w finale wywalczył sobie, pokonując Wojtka Orłowskiego. Walczył krócej, ale to nie ma znaczenia. Mieli czas, aby przygotować się do tej walki. Janek w niebieskich spodenkach, w czarnych Tabera, który zaatakował przed chwilą kolanem. Tak, od razu Tabera chce skrinczować tą walkę i przeniesie ją do parteru. Tam wydaje mu się, że jest od Janka zawodnikiem mocniejszym. Domeną Janka przede wszystkim jest wszechstronność. I nieważne, czy Janek będzie walczył w stójce, czy walczył w parterze, on cały czas jest bardzo mocny. Co ciekawe, obaj razem ważą mniej niż ten facet, którego widzą państwo w tym kwadraciku. Eric Butterby. Spycha klincz Jan Błachowicz. Gdzieś tam nie ryzykuje krótkiego prawego sierpa, aby nie stracić i wytrącić równowagi. Tabera przykleja się cały czas do Janka. Spycha go teraz do narożnika. Będzie może chciał zejść niżej, spróbować podebrać nogi, ale cały czas mocno fizycznie pracuje nad tym Jan Błachowicz. Dobre krótkie kolano. Janek Błachowicz jest człowiekiem walczącym niezwykle efektownie. Daniel Tabera to jest zawodnik, który potrafi zamęczyć swojego rywala. Tak, i ta walka w klinczu na pewno kosztuje dużo sił, zarówno Tabery, jak i Błachowicza. Janek jest również świetnie przygotowany do tego turnieju, do tej walki o pas mistrzowski jak Tabera. Dobre kolano w klinczu, krótki prawy hak w jego wykonaniu. Janek Błachowicz to człowiek bez nerwów, bez stresu i bez napinki. I teraz ma plecy rywala, jest na górze, młotki spadną na głowę Tabery. Hiszpan dobrze się broni. Próbuje podbierać rękę Janka Tabera. Obejście pozycji, obejście nóg, jest pozycja północ, południe dla Błachowicza. Jeżeli nie wiedzą państwo, co znaczy mina Butterbina, to powtarzamy. Zachwyt. Janek no tak, Błachowicz na górze. Ogląda się dwóch takich artystów MMA, jak Błachowicz i Tabera. Trzeba mieć wiele szacunku. Jest z boku i teraz może robić naprawdę bardzo, bardzo wiele. Dobrze rozciągnięty Tabera, dobrze ustabilizowana pozycja przez Janka Błachowicza. On powoli będzie pracował na tym, aby gdzie zacząć rozbijać Hiszpana. Oczywiście priorytetowo to jest ustabilizować rywala na plecach, czekać aż pogoni pozycję. Jest dosiad! Ale teraz skręca się, chce z tego uciec Tabera. Janek rezygnuje z dosiadu i przechodzi znów do bocznej. Tak, bardzo ładnie w tempo wyszedł z tej półgardy. Nie dał Hiszpanowi zabrać sobie jednej nogi. Świetna praca brazylijskiego jiu-jitsu Janka Błachowicza. To jest, tak jak mówiłem, on jest świetny w stójce, ale jest też genialny w parterze. A z drugiej strony, skoro mistrz świata Muay Thai, no to kolana i łokcie powinny tutaj mocno pracować. No tak, ale te kolana i łokcie tylko na korpusy. Nie zadowala się tym na pewno Błachowicz. Na razie bardzo dobra walka i kontrola Tabery w parterze. Próba podebrania teraz jego prawej ręki do klucza. Wyciągnął jednak Hiszpan i uciekł z tej pozycji, ale to ciągle Tabera jest na plecach. To ciągle Jan Błachowicz jest zawodnikiem, który dyktuje tutaj warunki rozgrywania tej walki. Tak, on cały czas pracuje nad tym, aby zmusić Taberę do popełnienia błędu. Tak, żeby skręcił się może źle, może pozostawił więcej miejsca. Wtedy byłaby szansa na zakończenie tej walki przed czasem jakąś efektowną dźwignią.
Słyszą Państwo, że publiczność w łódzkiej arenie, gdzie zgromadziło się prawie 15 tysięcy, dopinguje Janka Błachowicza, który w tej chwili obszedł zupełnie od głowy rywala i znalazł się w bocznej, ale z drugiej strony. Janek bardzo dobrze kontroluje pracę obronną Tabery. Kiedy ten tylko stara się skręcać, od razu obchodzi, nie ryzykuje. Ależ tutaj Atlas Arena użyła doping dla Błachowicza. Oszczędzali ludzie gardła na Mariusza Podzianowskiego, ale Janek jest takim zawodnikiem i ma taki styl, że nie sposób pozostać obojętny wobec tego, co on robi. Świetny spokój, duży spokój na twarzy zawodnika urodzonego w Cieszynie. Obchodzi, cały czas kontroluje to, co dzieje się w ringu. Bez wątpienia te 4 minuty pierwszej rundy to jest jego dominacja. Będzie czekał, aż podniesie się Tabera i tam strzeli kolanem, ale wiedział, co robi Tabera, nie stając nóg. Teraz dopiero walka wraca do stójki. Tabera rusza mocno do przodu. Stara się podebrać nogę Janka. Przechwycił lewą nogę. Tak, ale cały czas ten narożnik sprzyja Błachowiczowi, aby Tabera nie podebrał nogi. Musiałby na pewno bardzo mocno zahaczyć. Próbuje złapać głowę rywala Janek Błachowicz, jeżeli byłoby to możliwe. No właśnie, zadać jakieś kolano, może spróbować gilotyny. Na pewno ten warsztat nad kończeniem rywala Janek ma opanowany bezbłędnie. Proszę zobaczyć, co wyprawia z Taberą Jan John Błachowicz. Kolejne obalenie, 10 sekund do zakończenia tej rundy, która zakończy się zdecydowanym zwycięstwem Janka Błachowicza. Alejandro Ichlexias, który stoi w narożniku Tabery, smutno ma minę. Papiery na fightera ma bardzo duże. Druga runda przed nami. Tomasz Bronder rozpoczął drugie starcie. Pierwsze wygrał Błachowicz, ale Tabera, który jest doskonałym strategiem, powinien wymyśleć, jeżeli będzie w stanie, co może zrobić. Ja myślę, że niewiele. Teraz zmienił pozycję. Tak, próbuje gdzieś tą właśnie swoją nonszalancką grą, o której mówili nasi ringowi anonserzy, wciągnąć Janka w zabawę. Ten cały czas podwójna garda wysoko przy głowie, czujny. Nie dał się oszukać, nie dał się wciągnąć w tą zabawę. Twarda walka w tej chwili o pozycję. Janek zaatakował lewym kolanem. Teraz Tabera wyszedł z ciosem z tego zwarcia. Ale spóźnił się troszeczkę Janek Błachowicz z tym lewym sierpowym. Janek teraz dostał znów lewym sierpowym. I Tabera zdecydował się, tak, 3-4 ciosy, bardzo mocne na głowę Janka. Próbował podbierać teraz ciało swojego rywala, gdzieś tam może wpiąć gilotynę, nie, gdzieś podsuwa teraz Janek Błachowicz wysoko nogi, licząc, że byłaby szansa na podpięcie jakiejś dźwigni na barkę, omoplaty. Podnosi pozycję Tabera. Nie może zapominać Tabera, że Janek jest zawodnikiem, który z pleców poddawał już wielu, wielu rywali. Ale niech zapomni. Mam nadzieję, że zapomni. Dobry teraz Janek, prawy, fantastycznie. Rzadko oglądamy takie sytuacje, żeby człowiek leżący na plecach potrafił tak zaatakować. Skręca się do swojego rywala Janek Błachowicz. Bardzo mocno go sklinczował. Teraz będzie pracował biodrami na tym, aby obejść się gdzieś i zaatakować. Prawą rękę dźwignął na nokieć. Poddawał już tą techniką swoich rywali Janek Błachowicz. Życzymy, aby udało się poddać również Taberę. Spokojnie pracuje Błachowicz nad poddaniem rywala. Boję się jednak, że Tabera jest zbyt doświadczonym zawodnikiem, żeby oddał tutaj wszystko i uwalnia się. Tak, jeszcze gdzieś tam próbował podkręcić się do prawej nogi Janka, złapać może jakiś klucz. No raczej powinniśmy na środek w tej chwili powędrować tę akcją. Głowa Błachowicza poza linami. Tak, ja myślę, że wznowienie w tej samej pozycji. Janek na plecach Tabera stoi. Tak jest. No i teraz dużo miejsca będzie miał na akcję Tabera. Miejmy nadzieję, że nie skorzysta z prezentu. Poszedł do dźwigni, skręcił się, ale obroni Janek Błachowicz. Wykręcił się z tylko. Przechodzi nogi rywala, ma pozycję boczną. Stara się ją ustabilizować. Są łotki z góry, jest także sierpowy. Tabera uciekł jednak z głową w prawą stronę. Dźwignia na nogę! Tak, Taro, w wykonaniu Błachowicza. Jeżeli rozprostuje rywala, ta walka się za chwilkę zakończy. Ale teraz Tabera przeszedł, przechwycił nogę Janka. Spokój Błachowicza. Próbuje teraz wykręcić się i jest szansa, aby zadać. Tak jest! Piekielnie mocny młotek! I drugi młotek spadł na głowę Tabery. Obaj wyszli z dźwigni na nogi. Janek Błachowicz na górę, w gardzie rywala. Ależ pokaz zwinności, pokaz techniki parterowej w wykonaniu Tabery i Błachowicza. Ciężka, mozolna praca, ale ta runda zdecydowanie bardziej wyrównana niż to pierwsze starcie. Wydaje mi się nawet, że z lekką przewagą Tabery. Tak, Tabera jakby troszeczkę odżył po tej pierwszej rundzie zdominowanej przez Błachowicza. Teraz jest na plecach, teraz jest szansa Janka, aby skończyć gdzieś może uderzeniami. Obchodzi nogi rywala, po raz kolejny pozycja boczna.
duża łatwość zdobywania akurat tej bocznej kontroli przez Błachowicza. Tak silny fizycznie jest Janek Błachowicz, nawet jak na kategorii półciężką. I teraz przed ramieniem dusi Daniela Tabery, ten się skręca. No nie chciał przegrać w taki, w cudzysłowie, frajerski sposób. Ale za chwilę był również sierp na głowę Tabery. I ciągle ta stabilizacja i znów to samo. I znów przedramię położone na szyi rywala. To jest technika, która zabiera bardzo dużo tlenu Danielowi Taberze. I cały czas konsekwentnie Janek korzysta z tego. Próba wejścia jest w dosiad. Jest dosiad. No i teraz rozpuści ręce za chwilę. Tabera doskonale wie, co się staje. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, pila, szósty. Plecy oddała, więc czy za chwilę będzie Mataleo? Kończ ciosami, Janek! Kończ tą walkę! Bierz ten pas! Trzeci atomik prąder, czujny! Czy Tabera jest w stanie się obronić? Jest lewa ręka podłożona Mataleo. Już w tej chwili pod szyję. Teraz trzeba zapiąć ją na bicepsie i pociągnąć bardzo mocno. Jest pięta ręka na szyi Hiszpana. Janek jednak decyduje się, aby zdokautować swojego rywala. Czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. Jest ręcznik! Jano! Alejandro Iglesias poddaje swojego zawodnika. Janek Błachowicz. Light Heavyweight Tournament winner. Jan Błachowicz! Zwycięzcą i zdobywcą pasa zostaje reprezentant Polski Jan Błachowicz! A pas mistrza wręczają właściciele Federacji KSW Martin Lewandowski i Maciej Kawulski. Dwaj ludzie, którzy doprowadzili do tego, że Janek Błachowicz ma ten pas na biodrach. Martin Lewandowski, Maciej Kawulski. Walka z nim dla mnie byłoby przede wszystkim wielki zaszczyt. Chcę walczyć z najlepszymi. Everybody knows who is the next. Mamet Halidow? Everybody knows. To jest prawdziwy sportowiec, prawdziwy mistrz. To jest już naturalne w tej chwili. He is also for me a legend and it will be a pleasure to write some history. He is like a cat, you know, he can take your leg, he can find you, it's a big challenge for me. Prosić on nie musi, bo on jest mistrzem i bardziej może ja powinien go prosić o tą walkę. Dla mnie będzie wielki zaszczyt, jak z nim skrzyżuję rękawice w klatce. I'm dangerous everywhere, I believe in myself. I want to challenge with the best guys.